Halo, halo. Halo, Mietku. Halo, Zbyszku. Franku. Zmieniłem, żeby było Zbyszek, Witamy. żeby było śmiesznie. Panie i panowie, witamy na finale piątej edycji Enclave Cup, który się odbędzie między Slow Giantem, znanym jako Slowed, oraz Kluskiem, znanym jako Klusek. Tak. Best of Seven po raz pierwszy na tej edycji, zawsze w finałach. Mamy u nas, wszystkie mapy ladderowe są brane pod uwagę. Pierwszą, jaką zobaczymy, będzie Polar Knight. TVP. Obaj panowie zagrali po prostu wyśmienite turnieje, wyśmienite mecze. Czekamy na wspaniałe emocje. I naprawdę przynajmniej taki sam poziom, jak był w półfinałach, ćwierćfinałach oraz meczach grupowych. No i pierwszy raz spośród wszystkich edycji Enclave Cupu, a to już jest piąta edycja, w finale mamy Protoss kontra Terran. Także jest pewna innowacja. Jednak większość klanu stanowią Zergowie, jest też całkiem sporo dobrych Terran, a tutaj Klusek jednak przepchał się aż do finału. Wielu może skomentować ten fakt negatywnie albo pozytywnie. Natomiast my to skomentujemy to tak, że Kursy po prostu zagrał wyśmienite zawody i czekamy na wyśmienity mecz z jego strony. Jeśli będą, zrobię sobie trochę opcji i przestawiam, więc będziesz mógł to przestać za uników. Na północy mapy Polar Knight, czerwony Terran, człowiek Kontrol improwizacja, Shift 7. 16-latek zafascynowany militariami i z ładowaniem Steama pod pachę, Slowed. Na południu Protoss, Klusek, lubi kluski, rozgotowane, surowe, nieważne jakie. Postanowił, że urwie rundę Slowdowi. Miejmy nadzieję, że to się uda. Klusek. Co tutaj się dzieje? No, mamy pasjonujące budowanie pierwszego Jest supply depota pod Slowa. chrono na Nexusie. Chrono na Nexusie, a ja mini spikesy takie widzę. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie altabuje, bo tych ludzi jest strasznie dużo w lobby. Tak, więc Masz jakieś lagi? nie mam lagów, ale znając, że się będą lagi, jak będą jakieś bitwy duże. Więc tak, co robi Slow? Slow robi opóźniony trochę Reaper. Nie robi standardowy 12-12. Puścił SCV na 13. Znaczy, może nie myśli Reaper, to może być presja, którą kiedyś nauczyłem. To jest presja z dwóch Raxów, czyli Raxy, pierwsze Raxy lądują, robi się Marine. Później reaktor na Raxach, dostajesz drugie Raxy. I TechLab i pompujesz marodery. Pierwszy upgrade taki jest nie jest z tym, ale Concussive Shells. I z pierwszym maroderem jest taki mały pusz Tatosa. To jest mały haras propki na SF, ale to dużo w sumie nie zrobi, jest denerwujące, ale w sumie pierwszy marine wyskoczy, jest ok. Ze strony Protossa widzimy na razie absolutny standard. Mamy w budowie pierwszego zelotę, który jest chrono boostowany, czyli na pewno nie zostanie zagrany cancel na zelocie. No i Oliver Hart nam laguje. No i ta propka zginie zaraz, to będzie opóźniony Reaper. I to ciekawe, czy Klusek jakby zda sobie sprawę, że to będzie Reaper po Marinie. Więc to może być ciekawe ogólnie. Zobaczył Marina, pewnie zobaczył, pomyślał, kurczę, to nie będzie Reaper, a ten Reaper zaraz wyskoczy. Więc zobaczymy, chociaż umówmy się, że slot jest znany z improwizacji, więc to wcale nie musiał być w ogóle przemyślany plan. A tak po prostu zrobił sobie Reaperka. Ten Reaper może być bardzo pomocny ze zniszczeniem tego zelota, który udał się w daleką podróż. No Reaper prawdopodobnie zdejmie go. Czy minie się z A zelotem? Tak, minął się minął się. jeden. Nie zauważyli się chyba. Tak, Chociaż natomiast jeżeli. zauważyć się zauważyli. Tak, ale nie było jakby interakcji między nimi. Tutaj Zelot zaraz podejdzie pod rampę, zobaczy Marina, ale też wyskautuje zdecydowanie tą ekspansję. Więc wiesz, to nie będzie jakiś mega push. Natomiast jest tutaj w bazie, ja mam też szybko jeszcze za parę sekund, więc może próbka teraz paść. No jest ma też szybko. No ale tutaj.
Plus jak jego multitasking, bo sprawia, że ten zelot teraz padnie i padnie. Tak, zelot spadnie i to jest problem, bo dany zelot całkowicie za darmo. Jednak Klusek widział wszystko, co się w tej chwili w bazie Terrana buduje. Widział Command Center, widział Faktorkę, no i widział ten reaktor na Raksach. Właśnie dlatego ogólnie polecam, jeżeli się buduje takie w sumie kluczowe rzeczy i się człowiek moluje, to żeby przynajmniej poza wizją ewentualnej właśnie probki albo takiego zelota postawić te budynki, żeby cały czas trzymać, znaczy jak najdłużej trzymać swojego przeciwnika w niewiedzy. To jest niesamowite, że Sloth, mimo tego, że ma Dership Core był na posterunku, zdołał zdjąć jedną probkę przed chwilą. Nawet trzy probki. Taka rzecz nie powinna się zdarzyć. Zdjął trzy probki Sloth. Czyli wow, ten Reaper się spłacił w ogóle znakomicie. Mamy robo. Tutaj robo powiedziałem, że będzie do detekcji, czyli zobaczymy obserwera. A, na dzień dobry. To się oczywiście przyda, ponieważ faktorka jak najbardziej pokazuje, że to będzie taki mały push z minami, chociaż ta mina po prostu sobie idzie w linii minerałów. Tak samo, żeby ewentualny drop został unicestwiony, mamy Forge'a. Mamy robo. Reaper zauważył, że jest zbudowany robo. Bardzo dobrze ten Reaper działa. Patrz, on już któryś raz z rzędu ma czerwone HP, a już któryś raz naprawdę przysłużył się Slowowi porządnie. Ta mina się zakopie, ten Sentry nie zdąży tego zdjąć. Tutaj teraz trochę mining time'u zdejmie Kluskowi. Tutaj jest bardzo dobra reakcja Kluska, po prostu wysłał jedną probę. I teraz błąd ze strony Kluska, ponieważ pozwolił sobie... Wszystkie proby, o już po wszystkim. Aż no ten obserwer wyjdzie i ten Sentry trochę połachocze. Natomiast zobaczmy na po prostu wybitny haras Slowda. Ten Reaper, ta mina, to już jest 5 killi, 5 probek zeszło. Kusek jest trochę w rozsypce, na początku już. Kolejny obserwer leci, już dwa obserwery są wyboostowane. No jeżeli teraz, no zaraz zobaczymy, że ta mina wybuchnie, ta mina wybuchnie. Ale na czym? Na jednej probie. Ale też z tymi obserwerami, nie z tymi obserwera. No obserwer dostał splashem. No myślałem, że splashem. Ja mam... No, śmiało. Jakieś lagi są straszne. Nie wiem, czy to tylko ja. Są lagi, są małe lagi. Kurczę, naprawdę, kto podejrzewa, że laguje, to niech wyjdzie, niech ogląda na streamie. Ja proponuję od kolejnego meczu ograniczyć liczbę obserwerów do zera praktycznie. Bo to jest finał, w końcu nie chcemy, żeby coś się stało. Ale to jeszcze przemyślimy. Jak co, to ten mecz jest też na streamie, więc można go spokojnie oglądać online. Wiadomo, że laguje, że niektórym może być trochę za późno. No zaraz zobaczymy dalej. Jest pierwszy push. Akurat ten push trochę za wcześnie, ponieważ nie ma jeszcze Steama. Niemniej jednak no, będzie Photon Overcharge na pewno, będzie wywołany. Ułopowany sobie na Steam, zaraz będzie Photon Overcharge, zaraz pójdzie, powinien pójść zresztą. Są energię na dwa fotony. Tutaj tylko taki, to jest mały poke oczywiście, to jest Medivac. To może być drop domaina w takiej sytuacji oraz rozproszenie armii, natomiast co jest bardzo ważne, to że Mothership Core, no i Observer spadł, bardzo fajnie. Co jest ważne, że Mothership Core ma energię na dwa fotony. No i ląduje Twilight Council, czyli innymi słowy, nie zobaczymy tutaj szybko kolosów, a zobaczymy, zdecydowanie zobaczymy. No i spadło Sentry. Teraz jest Time Warp. Nie będzie drugiego pod overcharge'a tam na miejscu. Więc tutaj jest bardzo dobra presja ze strony Slowda. Pamiętajmy, że już na dwóch bazach koniec cykl ląduje. Teraz powinny być kolejne raksy ze strony Slowda. Cały czas jest presja, jest podwójny drop. Nie ma energii na drugi pod overcharge, to może być mały problem. Nie mamy AOE ze strony Kluska. I tak jest, i to jest, zdejmuj zelot, zaraz będzie combat shield, zaraz będzie plus jeden. Ten Immortal zdecydowanie zejdzie. Idą kolejne posiłki. Zostało pod bazę Kluska, teraz już proby są ociągnięte. Kolejne proby padają. No, to zaczyna się bardzo ciekawie. Drop za dropem. No, zobacz jaki makro jest Kluska w ogóle, czy tego, Slowdę, kolejne dwa reakcje zostawiane. Jest trzecia baza, jest plus jeden. To jest coś, co chcemy oglądać. Wziął sobie do serca, żeby nie grać na gołych raksach. To jest coś super.
Natomiast cały czas musi sobie uzmysłowić, że potrzebuje dwóch medivaków robiących się ze Starporta, a nie jednego. No i tak jak przewidziałem, jest Temple Archives ze strony Tuska. Natomiast ten Temple Archives jest na tyle późny w stosunku do tego, co robi Sloth, że nie dość, że nie zdążył się Templary zrobić, to jeszcze nie będą miały zdecydowanie, nie będą miały Storma, więc jeżeli teraz Sloth by pocisnął, nie widział żadnego Robobay w tym puszu. Widział trochę gate'u, więc może wnioskować, że to będzie właśnie Templary. Zresztą reakcja jest znakomita, ponieważ robi ghosty. To będzie podwójny drop. Zobacz, co się dzieje. Dwa medivaki idzie do maina, a drugi do naturala. Natomiast Mother Shipcore został stracony i teraz od nowa Mother Shipcore jest reprodukowany i on nie będzie miał energii na Photon Overcharge, więc to może być bardzo bolesne dla Kluska. Trzy bazy Terrana już są operacyjne. Teraz powinny być kolejne reakcje dostawiane. Raz, dwa, trzy. Więc podczas tej bitwy właśnie. Mamy jeden drop. Reakcja Kluska jest taka, że po prostu wysyła całą armię. On powinien zdjąć zdecydowanie ten Twilight Council. To jak najszybciej. No i mamy drugi drop tutaj. Oj, te broje padały jak muchy, zdecydowanie. I teraz co robi Slowdy? Wycofuje się. A ten drugi drop tutaj jest Archon, ale zobaczmy ile stracił już probek. 26 probek padło podczas całego harasu. Bardzo, bardzo dobry haras ze strony Slowda, po prostu wybitny. 2-1 dla Slowda, trzy reakcje się dostawiają. Naprawdę Slowd gra znakomicie. Znakomicie na to rozstawia. Nie pozwala się ekspować tosowi. Nie pozwala na jakiś push. Ale teraz właśnie Krusek powiedział, dość tego, jedziemy z tym toksem. Ale zobacz na armię, no zobacz na armię Terrana, no. Naprawdę jest bardzo, bardzo mocna. Kluskowi będzie naprawdę trudno zrobić, zwłaszcza, że nie będzie miał Sztorma. To będą Archony tutaj robione. Archony są na plus jeden do ataku i... Trzechaj templary leciały tak do No i teraz siebie, się rozwiną jakby chciały wszyscy. się Zaraz zobaczymy, jaka przytulić. będzie reakcja Slowda. Czy Slowda pójdzie na base train, czy wróci? Wraca. No i to może trochę kupić czas. No i teraz te miny możemy zostać zakopane, takie zakopane, natomiast są tu obserwery. No, jest armia tutaj Slowda jest na tyle mocna, że to nie powinno mieć racji bytu ten push Kluska i zaraz robić się w supply'ach, już mamy 30-40 ludzi w supply'ach. Immortale padają, nawet boskie Mikro Kluska spowodowało, że nie dał rady zdecydowanie. I mamy już tak, czwarta baza Terrana już się robi. Mega reakcje już są, tutaj jest mały haras z zarotami, ale który w sumie dużo nie da. I przystimowane jednostki tutaj Slowda, tylko to powinien uważać cały czas. No, Klusek stracił wszystko. Zostaje wszystko. Jest to, że są w dwóch bazach. Jednostki, które ma, to jest 5 zlotów, jeden Templar, jeden Stalker, obserwowanie liczę. Natomiast armia Slowda jest po prostu niesamowita. Jest 33 Mariny, 5 Maruderów, 5 Mediwaków i znakomita sytuacja, 61 Walkerów. I czwarta baza już praktycznie gotowa do postawienia. Cloak dla Ghostów już jest gotowy. No, Jest nuklear w drodze. Takie rzeczy w finale. już w pierwszym meczu. No i teraz powiedziałem, że Slowd wie, jaką ma zajebistą przewagę. Więc jeżeli teraz pójdzie i pociśnie, to nawet sztormy, tutaj Kluska nic nie pomogą. To małe haraski, jakiś mały zero tutaj idzie, a to jakiś drugi prob. Natomiast zaraz będzie miał 2-2, zaraz będzie miał Slowd. Więc to będzie musiał podjąć decyzję o ataku i właśnie to robi. Skan do przodu, widzi tą armię. Tej armii po prostu w ogóle nie ma. To jest EMP po prostu zabójcze dla całej armii. Nie ma. Jest energia. Jest energia, ale mamy nukę. Wow! Łooo, no, Slow stracił całą armię dwoma sztormami. Na dobrą sprawę, tylko żeby teraz się nie wpakował. Skoncentrował się na nuku. Nie pakuj się w Wow, tą. ale mamy ujęcie w finale. Wow! Tego I jeszcze zaraz nie druga było. wpadnie, no. Uważaj, Slow, dajcie druga wpadnie. Nie, tu została zdjęta, dobrze. No to mam GG. Co teraz Slow zrobi w tym meczu, to ja nie wiem. Naprawdę. Co No on Slow. odwalił? Też się miło ogląda grę Slowa. Ona już jest taka zbliżona trochę do tego, co widzimy na profesjonalnych streamach. Boję się jednego, mentor,
śledziłem przez całą grę, praktycznie mało się odzywałem, swoje FPS-y, swój ping i wydaje mi się, że to ja mam te lagi. I nie wiem z jakiego powodu, nagle przez cały trening nie miałem żadnych lagów. Jeszcze tylko zrobię sobie, zanim jeszcze zrobię lobby, zrobię unit preloader, spinguję się i sprawdzę, czy to na 100% ja. A jeśli ja, to niestety nie będę mógł komentować z tobą tego finału, będziesz musiał sobie znaleźć kogoś innego. Bo nie zamierzam lagować wszystkim. Nie wiem, odczuwałeś jakieś lagi podczas gry? Tak, Czy rzadko? ale ja mam lagi związane z faktem, że jest dużo zawodników na streamie, na meczu, plus to, że mój komp trochę ostatnio przestał być na tyle wydajny, żeby ciągnąć w tej rzeczywistości. No, ja jednak to ja laguję, więc niestety mentor, ale nie będę mógł z tobą pokomentować tego, nie mogę być w lobby, bo będę spowalniać grę, także ja sobie pooglądam na streamie. Tak, mój internet jest stabilny zawsze, tak ja mam teraz 200 ms opóźnienia. No to Nie sporo. wiem, co się stało, nagle, raz na miesiąc, raz na 2 miesiące. Przez godzinę mam taki, kurczę, nie wiadomo skąd. To ktoś się do mnie musi zgłosić za komentarz. Kto jest chętny? Alear? Ktoś, kto się zna na tym matchupie. Nie, ja niestety nie mogę, sorry. Oliver mówi, że chce, to dobra, nie będzie. Oliver, ty też lagujesz. Mam nadzieję, że nie będziesz lagował. Dobra. To Oliver, spoko. I przyjmuję pałeczkę. Myślałem, że te lagi są ode mnie, ale w takim razie nie. Ktoś mi pisze z obsów, że jak Olivier wyszedł z gry, to już nie było To lagów. też prawda. O, To też prawda. chyba że tak, dobra, to nie wiem. Dokładnie. Nie było lagu też. No dobra, to może Zaproście nie też będziemy Gandira. ryzykować. Nie będziemy ryzykować. User disconnected from your channel. No na pewno jest ktoś, kto mógłby pokomentować. Nie wiem, Alear. Gandir, Alear. Alear, nie wiem, czy nas słyszy w ogóle. Spoko, napisałem na fejsie już. A że nie możesz? No nie ma dobrze. User joined your channel. Okej, okay, kolejna mapa. Heavy Rain, dobra. Sobie napisał, że przez cały mecz miał w głowie tylko moje uwagi odnośnie makro. No i było widać to. No, było widać, zdecydowanie było widać. Naprawdę, Slow, wielkie brawa. Oczywiście tutaj nie dyskredytujemy Kluska, ale Slow zagrał na tyle dobrze w tym meczu, że no Klusek nic nie mógł zrobić. A nie, cofamy. Tak. User disconnected from your channel.
Dobra, Oliver, spróbujemy, no. Po prostu. Okej. Okay. Dodajcie mnie. Najwyżej jak będziesz lagował, to wyjdziesz i ja tam dokończę. Spoko. Smogi też? Hmm? Słuchajcie mnie, no nie? Tak, tak. Okej. Okay. Rozgrywka psychologiczna już się zaczęła. Tak, chłopaki sobie wrzucają. Stream jest hostowany u ciebie, tak? Słucham? Stream jest hostowany u ciebie. Tak. Nie ten, kurwa. Na co teraz czekamy? Już. Zaczynamy kolejny mecz. W naszym finale 1-0 dla Slowda, po mecz na Polar Night, teraz mamy Heavy Rain. Ciekawa mapa. Heavy Rain, czyli mapa dość łatwa do grania, jeśli chodzi o blink, ale też dla terena z kolei dropy są strasznie popularne na tej mapie. A Slot lubi grać dropy, więc to będzie jak najbardziej dla niego in plus. Plusek jest bardziej graczem makro, z tego co słyszałem, więc będzie musiał sobie jakoś poradzić, inaczej może się skończyć 2-0 dla Slowda. Właśnie jedynym cheese'em, który na niej próbował, to właśnie było na tej mapie. Jestem ciekaw. I to też po meczu, który przegrał. Więc jestem ciekaw, czy powtórzy ten sam numer. Blink jest tutaj dość popularny, bo wystarczy spojrzeć, ile jest możliwości wejścia do maina i wskoczenia. Jest tak strasznie masa przestrzeni i ten teren musi po prostu biegać z lewej na prawą, z lewej na prawą. Proces ma strasznie łatwo na tej mapie. Z kolei teren dokładnie ta sama historia. Może sobie skoczyć do maina, naturala zdropować, czwartą bazę jeśli będzie tutaj i ten dystans jest, ta droga, którą trzeba pokonać jest ogromna. Tak, tak, spora jest droga. Zawsze jeżeli może sobie dropować z twerda do naturala, z maina do naturala, więc ogólnie może to zrobić z dupy protosa, jeśli się nie wiecze.
Natomiast no, zobaczymy, jak to się rozwinie. Klusek bardzo early gas, czy to znaczy jakiś cheese w tym momencie już? No, zobaczymy. Myślę, że ten gaz jest na tyle, nie jest na tyle jakby groźny, bo jest gaz na 12. To był gaz na 10 w zasadzie. Na 10, przepraszam. To jeżeli dostawi drugi gaz zaraz po gejcie, to możemy się spodziewać jakiegoś naprawdę cheese'a. Slot myślę, że będzie otwierał tak samo, czyli może puści innego Marina, później Reapera, który mikro ma bardzo dobre. Klusek zawsze lubi skautować, więc skautuje tą droną tutaj zdecydowanie. Na pewno Klusek ten gaz na coś zbiera, tylko nie jestem do końca pewien, na co jeszcze zbiera ten gaz. Zastanawiam się, czy tutaj nie może zagra Starport albo Dark Templary, bo są dość popularne też na tej mapie. No zobaczmy, że Klusek nie idzie na skauta. Klusek idzie sobie gdzieś z boku, żeby stać sobie pylona. Dokładnie, czyli to będzie zdecydowanie to będzie jakiś cheese. Scout Reaperem oczywiście wszystko powie. Drobne było ze strony. Nawet STV-ką. Bo nie zobaczy drugiego pylona w bazie. A więc to powiem mu zdecydowanie wszystko. Zastanawiam się, czy ten pylon nie jest za wcześnie. Jestem ciekawy, co on chce zrobić teraz tutaj. Jeżeli to jest pylon, od razu będzie Stargate. Raczej. Mimo braku drugiego gazu. Ewentualnie to może być drugi gate na presję dwóch gate'ów, bo nie widzę właśnie drugiego gazu. A tutaj Klusek sobie zbiera. Nie, on zbiera sobie na Stargate. Właśnie teraz Slot widzi, że jest tylko drugi pylon. Powinien zareagować bardzo szybko i Reapera wysłać na mapie. Tak jest, mamy Stargate. Mamy Stargate, będą Oracle. A tutaj Slot powinien już wiedzieć wszystko, co się dzieje. Jak ten Reaper jest kolejkowany. No tego niestety nie widać. Fast CC? Nie wiem, czy to jest do końca taka reakcja, jakiej spodziewaliśmy. Raczej nie. Po proxy. Raczej nie, tutaj powinien, aż pewnie Slot się kierował tym, że zobaczył jeden gaz. Natomiast nie policzył pylonów. Zapewne nie kliknął na ten gaz i nie zobaczył je już do tej pory wydobyto. Bo pamiętamy, że ten gaz był strasznie wcześniej. No tak, to prawda. To teraz kliknięcie na gaz przy jednym gazie to zdecydowanie by coś pokazało. No teraz już Slot musi coś wiedzieć. Reaper zabił dwa proby, całkiem nieźle. Dobra, mikro. Nie wiem, czy Klusek drugiego gazu nie zapomniał przypadkiem. I teraz ma strasznie spóźnione Oracle. No i teraz Reaper sobie szuka, dokładnie. Ma tu już zakolejkowane ruchy, na razie nic nie widzi. Czy Mariny są ustanowieni minerałów? Tak jest, Mariny przyjdą do linii minerałów. Teraz powinien być eBay robiony, jest eBay robiony, doskonale. Więc Slot już przeczytał grę i wyskautuje tego ten Stargate, ale już po tym jak wyjdzie Oracle. Ile mamy Marinów na mapie? Mamy 5 Marinów, to jest o jednego za mało, żeby powstrzymać Oracle. Pokonać Oracle, tak. Więc ten Oracle teraz wpadnie, teraz zobaczymy na reakcję Slota. Oracle wpadnie i teraz Slot musi mieć znakomitą reakcję, żeby nie stracić dużo. No, Slot uważaj, te Mariny padają jak muchy. No i teraz Oracle idzie na STV-y. To kolejny oddany za darmo jest... 4. No, musi mnie zakopać. 5. Dobra, mina się zakopała i teraz mina zdejmie Oracle. Tak jest. 5 STV-ek za Oracle i ten bój. Nie wiem, czy to się opłacało dla Kluska. No nie, 5 STV-ek to jest okej. Okay. To jest okej, okay, plus mining time, plus stracił całą armię. Jest okej. Okay. Jest to problem, ale okay. Też musimy pamiętać, że Slot ma już położone CC. Nexus dopiero wyszedł, nie wiem, chociaż w sumie nie. Będzie w tym samym czasie, jak CC wyląduje i Nexus się zrobi, nawet bym powiedział, że Klusek jest trochę do przodu. Już mamy Forge'a, to nie będzie... To będzie oczywiście tyle cenny Forge, ponieważ zobaczył minę, będzie chciał, powiedziałem, zablokować jakiś ewentualny drop z min. Natomiast zauważmy, że Klusek już nie robi dwie Oracle'a. To był tylko jeden orak. O, właśnie już, jak już powiedziałem, że nie robi, to zaczął robić. Natomiast Slot jest bardziej niż przygotowany na taką okoliczność. Jest działko w linii minerałów i już zaczyna być wszystko na miejscu. Dwa reakcje już są z tym opracowywane, mamy fabrykę, nie mamy jeszcze Starporta, natomiast ta wolna mina, która sobie chodzi tutaj, zaraz wpadnie w linii minerałów. Jest obserwer robiony już, więc jakby ta mina długo sobie nie pochula.
Niemniej zawsze to jest jakby problem. Jak widzieliśmy już w poprzednim meczu też nie był obserwer, a troszkę się zdjęło. Więc ta mina. Myślę, że gdyby Slout w tej chwili próbował wyżyć jakąś agresję, to zrobiłby dość dużo, bo tak naprawdę będzie jeden Photon Overcharge, tak naprawdę. No i coś z tego Mothershipa. No i jeden Stalker poszedł, taki plus. To jest ten Oracle, który próbuje coś wejść, ale teraz powinien zobaczyć działko i nic nie zrobić. O, zdecydowanie było ze strony Kluska. Myślał, że ustrzeli, kiedy się cofała, ale to oddane z darmo. No masz rację, zdecydowanie gdyby teraz poszedł tymi marynami, które ma, a wiemy, że taki pusz zrobił w poprzednim meczu, to ten pusz mógł być dość porządny. Mógłby nawet sprowokować ten Photon Overcharge, to tak naprawdę być bardzo dobrze, bo tech dla Kluska widzimy, że jest dość spóźniony. Produkcja kolosów jeszcze się nie zaczęła, to są tylko obserwery jak na razie. Tak jest, i kolosów raczej nie będziemy, znowu pójdzie w Templary. Mamy już Twilight Council tutaj. Plus 2, plus 1 do armora. Być może zobaczymy sławny Charged Archon ze strony. O, ale Slout wychodzi z bazy. To może być bardzo mocny atak. Tak, to może być bardzo mocny. O, mamy Blinka. Mamy opóźnionego Blinka, ale ten Blink nie wiem, czy też nie jest jakoś defensywny. Wątpię, żeby tutaj Kluska chciał pocisnąć z Blinka, zwłaszcza w 10 minucie, kiedy Slout będzie miał już parę raksów, kolejny cecek. Plus 1 do armora z tym Combat Shield. Więc ogólnie to... Klusek teraz... w ogóle nie ma wizji, on nie wie o tym ataku, który nadchodzi, nie jest przygotowany. Stalkery straci, to może być problem. Jest energia tylko na jeden overcharge. Jest dopiero teraz wizja. O, jest drop domaina. On może atakować teraz od dwóch frontów i wyjdzie na tym bardzo dobrze. I teraz cała armia tutaj się... Jeżeli wywoła pod overcharge na mainie, to będzie tak jest. I teraz ta armia zdecydowanie ma z tym... Może zestimowana wpaść na naturala. I właśnie tak robi Slow. Zaraz zdecydowanie tak jest. Zdjął... O, Mothership umiera, to może być już naprawdę koniec gry. Tak jest, zdjął Mothership, teraz wchodzi, teraz nie powinien wchodzić do maina, tylko powinien sfokusować zdecydowanie ekonomię. Tak jest. I teraz próby padają bardzo mocno. Slow nie wspomina o. Zdecydowanie nie wspomina o makro w tle, więc kolejne dwa raksy. Mamy tutaj, no te próby już padły, mamy już. Unit's Lost, jak wejdziemy. Zobaczymy, że już 22 proby padły od tego harasu Slouda. No to... Całą mapę idzie linia Marinesów. Tak jest, to już jest GG. Slout wierzy, że to już jest koniec gry. Tak jest, to jest GG zdecydowanie. Chyba jest, to GG. Well played. Well played, naprawdę. Slout naprawdę wie jak się gra. Przestudiował pasa. No, nie spodziewaliśmy się takiej obecnej sprawy, powiem szczerze. Myślałem, że Klusek tutaj pokaże Slotowi uczczą mu nosa, jak to jest tos imba. Natomiast to Slot pokazuje, że te TVP nie jest mu obce i naprawdę podejmuje bardzo dobre decyzje, bardzo dobry scout, bardzo dobre decyzje odnośnie działek, odnośnie NGB-a, bardzo dobre decyzje odnośnie pusha, widząc miną, jakie ma wojsko Klusek, czyli jak ten 4. 3 stalkery i Mothershipa jeszcze nie było, bo poszedł w szybkie detekcje. Spowodowało to, że Slout na pewno zdał sprawę, że może pocisnąć z tym przed. Plus 1 weszło, kombat już był przy ukończeniu. Trzeci cecek lądował już na miejscu, kolejne barakcje się budowały. Naprawdę znakomita gra ze strony Slouta po raz drugi. Ale myślę, że tutaj też mogło zadecydować o tym, że Klusek spóźnił się z tym drugim gazem, dlatego ten Oracle był taki późny, bo tak naprawdę Slout nie zeskanował go. Po prostu przez spóźnienie Oracle był już tak jakby przygotowany na niego i dlatego ten pusz z Oracle nie zrobił aż tak dużo. Tak jest, ten gaz opóźniony, bo Oracle wpada, kiedy na dobrą sprawę przy wyśmienitym makro i bardzo dobrej produkcji, właśnie ten szósty Marvin powinien wyjść. Natomiast spóźniony na Oracle wpadł i sobie 5 Marvinów, które zostały wybite przez tego Oracle'a. I gdyby ten Oracle wpadł naprawdę z dobrym timingiem, no to mogłoby niezłe spustoszenie w szeregach Slouda zrobić. Natomiast Slout na tyle dobrze zareagował na spóźniony atak ze Stargate'a Kluska, że no ten Oracle mimo 5 zabitych STV-ów, później drugi Oracle startował ten z darmo. Naprawdę było bardzo, bardzo spoko. Mamy teraz chwilę? Taką dosłownie, czy tak. Toaleta. Dobra, zajrzę.
Trochę są, ale nie na tyle, żeby zdecydowały o drzewień, spoko. Okej. Bo jakby coś, to mogę dropnąć w dowolnej chwili i wiesz, że sobie dasz radę. Znaczy na pewno dasz sobie radę. No nie, spoko, spoko jest, bardzo dobrze. Jak na razie te gry były dość szybkie i zastanawiam się, czy zobaczymy jakieś porządne makro. Znaczy nie, no mówmy się, że to nie były żadne cheesy, nie? Że nie, no cheesy z Oraklem był. Natomiast pierwszy znaczy, mecz no, do... drugi grze Oraklu. No tak, ale pierwsza gra to slow przemakrował strasznie. Pluska, naprawdę. Aż przyjemnie było patrzeć, dla mnie oczywiście, z perspektywy terrana. Czekamy, aż wszyscy będą do lobby, to trochę potrwa. Chyba wszyscy... Jest kusy? Jest kusy. Ale... Tak, okej, wszyscy. Ale nie będę się bawił, że mam team, to już powiedziałem. No to jedziemy. Plan? Jedziemy. Okej. Okay. 2-0 dla Slouda. Kolejna mapa Yonsu. Yonsu to jest mapa, którą bardzo lubią Protossy. Naprawdę. Tak, jest masa miejsca dla proxy, budynków. To może być wszędzie. Jest strasznie ciężko coś takiego zeskanować. Tak, a nawet jeżeli człowiek to wyskautuje, to może mieć spory problem z obroną tego, ponieważ to może być za późno. No ale no, tak jak widzieliśmy, cheesy Kluska nie należą do najwyższej klasy, nic mu oczywiście nie ujmując. Bardzo chcemy, aby pokazał swoją moc w grze makro i zbudowaniu kulki śmierci. Więc mamy cichą nadzieję, że to właśnie się okaże w tym meczu. To może Oliver przestał za zawodników, chociaż o mapie, tu opcje pozostają, żeby ładnie się oglądało. Już wiemy dość dużo, to jest mapa bardziej pod... też dość dużo możliwości na dropa. ...tej bazy. Można dropować do maina, można skoczyć do naturala, można nawet tutaj z trzeciej bazy, tej ukrytej za kamieniami, lecieć po prostu do naturala.
Mamy naprawdę dużo możliwości, jak już mówiłem, dla Protossa, żeby praksować, zwłaszcza tutaj za tą wysuniętą trzecią bazą między tymi dwoma krzakami. To jest takie miejsce, gdzie, o Boże, jak często coś jest. Jak na razie zapewne zobaczymy znowu od Slowda typowe Reaper Fastex Fan, bo jest tutaj też dość popularno. Wall, oczywiście. Tym razem bez jakichś dziwnych wczesnych gazów, jeśli chodzi o kluska. I jak na razie dość typowa gra. Tak, no na razie bez dużo jakichś takich dziwnych zagrań. Natomiast ono się Walla w mainie Slowda. Ogólnie ja bardzo nie lubię Walla na Portosa, ponieważ każdy jakiś pierwszy lepszy push, zwłaszcza Blindstalkery na tej mapie, spowoduje, że stracimy dwa supplye. No i tego Raxa też stracimy. No ale teoretycznie dość dobrze wytajmowany zwykły runbuy może zadać naprawdę dużo damage'a, zwłaszcza z Mothershipem i załóżmy dwoma trzema Stalkerami. Oczywiście, że może, natomiast jeżeli będzie Mothership i Stalker, to nawet Wall mi pomoże. Nie wiem, myślę, że to zwykła kwestia preferencji, bo ja strasznie lubię Walla i nawet na Terana. Nie, oczywiście Wall w niektórych przypadkach jest wręcz wymagany, bo Proxy to Gate, gdy nagle się znalazł poza mainem Slowda, to Wall uratuje mu życie. Klusek bierze dwa gazy. Jestem ciekawy, czy to jest zwykłe zagranie w stylu, że włoży po dwa próby do każdego. Tak, po dwa próby. Po gazy będzie... na 15 i zwykłe. Tak, nie, okay, czyli zwykłe. Widzi Reapera oczywiście, jest gaz na 12. O, ale o dziwo Salt nie robi Reapera, tylko Marines. Okay. Marine. Ale, to był misclick. Skasował tego. Chociaż w sumie ja już bym puścił tego Marina na sprawę. Bez kombinacji, bo już był przy skończeniu. Widzieliśmy tutaj scan ze strony Slowda. Szukał jakichś, nie wiem, proxy to gate'ów, czegoś w tym stylu, za linią minerału. Na naturalu. Zawsze dobra decyzja. Zawsze. Też polecam głównie tym SFM, co się zrobiło supply'a, jeszcze trochę czasu, żeby można było raksy postawić to, a przelecieć się po mainie, zobaczyć, czy na przypadki jakiegoś tugejta nie ma. Czasami to się grę uratuje przez to. Zacznę na mapie jak Yonsu albo Heavy Rain. Naprawdę polecam. Klusek bez proxy, tym razem trzeci pylon ląduje w bazie. Natomiast zobaczmy, że włożył kolejne proby do gazu, już nie są dwa proby, bo trzy. To jest pylon za linią minerałów, może tutaj wskazywać, że będzie jakaś konstrukcja. Właśnie mam robo. Natomiast robot. Jestem ciekawy, czy Klusek. Boże, Klusek, Slowd, czy on widział trzeciego pylona. Nie tak. Zobaczył go za linią minerałów, teraz może zacząć go szukać. Ja, to akurat jeszcze nie ma powodu do paniki, oczywiście. Okej, okay. Widzi go teraz, jest wszystko w porządku. I widzi robo, ale nie widzi ekspansji, więc pewnie go zastanawia, co to jest. Bardzo możliwe, że to będzie jakiś Immortal Push ze strony Kluska, bo wątpię, żeby to były szybkie obserwery, chociaż kto to wie. Mamy 400 minerałów, a to możliwe, że będą szybkie obserwery. Tutaj ta ekspansja nie będzie zajęta, ta najprawdopodobniej padnie. W międzyczasie Mothership Core i Scout, a mamy 3 mariny, czyli idealnie, żeby ten Mothership Core został zdjęty. No i cały czas tutaj Slot opóźnia tą ekspansję. Główne pytanie w tym momencie to, czy Klusek użyje Time Warp na linii minerałów. Bo to opóźni go potem kanon. A, to była totalna bzdura, moim zdaniem, używanie teraz tego warpa na linii minerałów. Nie wiem, ja dzisiaj grałem z Kluskiem i zrobił coś takiego. No, może ten warpa na marinu bardziej. Żeby tam nie cisnęły. No, Klusek w tym momencie widzi mina, więc zapewne za chwilę zobaczymy jakieś kanony. Ja powiem szczerze, że bardzo... też nie ma obserwery, więc... Ja bardzo lubię tak robić, że jak jest taki scout Mothershipem, to i widzę, że Protoss idzie w makro, to wysyłam dwóch marinów tutaj, żeby trochę postraszyło, a całą gromadkę marinów idę jakby od tyłu i Mothership Core po prostu wpada w tą całą gromadę marinów i inaczej się ginie. A jak nie ginie, to jest puszcza Time Warp i jest ok, naprawdę. Jak do tej pory probe Kluska dalej siedzi na naturalu, zapewne za chwilę będzie chciał go użyć do jakiegoś scoutu, może położy pylona. Dodatkowe dwie bramy od Kluska.
I widzimy już, że będzie grał makro, bo stacja robotyki wylądowała. I prawie mina, która zeszła, prawie zdjęła Mothership Core. O, to by było strasznie bolesne dla Kluska. I mamy Robo Bay, czyli będą grane bardzo szybkie kolosy. Natomiast nie wiem, czy Klusek zauważył to, ten strzał z miny, bo w ogóle obserwera nie przesuwa na naturala. Myślę, że teraz zobaczył minę. A w ogóle nawet nie patrzył. Teraz bym widział. A teraz tak. No i teraz powiem, nie, obserwer powiem, bo lecieć, tak jest, już leci. Tam je zaraz zejdzie. Ta mina ostatecznie zabiła jednego Froba, więc i nie jest jakąś specjalnie opłacalną inwestycją. Mhm. Natomiast tutaj Sloat idzie swoim jakby firmowym pushem. Energia na dwa overcharger są. Już pierwszy kolos w produkcji. Również lanca w produkcji. Cały czas pompuje mediwaki Sloat, więc podejrzewam, że po tym pushu, zobaczywszy kolosa, może zmienić zdanie i postawić kolejny starport oraz pompować wikingi. Już są one kluczowe w walce z kolosami. W tym momencie Sloat bierze trzecie command center, co znowu daje nam znak, że też nie boi się makrować. To nie jest żaden tajny. Fajnie. No i mam overcharge, no jeszcze tutaj Sloat nie przesadził za bardzo. Dodatkowe koszary, czyli w sumie będą trzy w tym momencie na naturalu. Jestem ciekawy, czy w końcu zabije tego Proba. Bo to może potem dać Kluskowi tak naprawdę sporo informacji. Będzie zapewne widział, jeśli Sloat zdecyduje się na ekspansję. O, to jest teraz błąd ze strony Slouda, chociaż ma na przykład zdjęty teraz, taki jest, powinien uciec zdecydowanie od tych, od tego kolosa. Taki jest, podniósł tego dropa, bardzo, bardzo dobra reakcja. I kolejny drop na kolosa i kolos zostanie zdjęty. Mój Boże, jakie mikro ze strony Slouda. Co się stało tego? Klusek chyba zaspał, bo nadal nie tworzy Mothershipa i ten potem overcharge będzie też niespóźniony, jeśli przyjdzie kolejny push. Tak jest, tutaj dochodzą kolejne mariny, ponieważ to będzie kolos, który tą grupkę marinów zje, ale tutaj bardzo dobrze tutaj wyczuł sprawę i te pozostałe mariny, które wchodzą, niszczą proby. On się niszczą dość proby. Mocno boi tych marin. Myślę, że powinien pociągnąć proby wcześniej. Wtedy ten drop nie zadał mu tak naprawdę tak dużo. Mamy kolejny starport na ewentualne wikingi, ale i kolejne raksy. Makro Slode jest po raz kolejny bardzo, bardzo dobre. Jeszcze powinien pomyśleć nad ewentualnym combat shieldem i pocisnąć już z takim konkretnym atakiem, ponieważ zaraz zobaczymy, ile jednostek padło, a padło 8 probek, jeden kolos, 8 stalkerów do 17 moich. No, bym powiedział, że jest bardzo okej. Okay. Slode jest w niezłej kondycji, naprawdę. Mamy plus jeden do koszary. Tak jest, a tylko koszary są, plus jeden do zbroi. Armora. Tak jest. Dziwna. Więc combat się zaczął się robić, więc na szczęście nie zapomniał. I teraz pojrzałem, że będzie po prostu magia dropowania ze strony. Dokładnie. Ze strony Slouda. I teraz kwestia tego, jak Krusek zareaguje. W tym momencie widzi tym obserwerem, powinien natychmiast tutaj. Tak jest, od razu. Spawnować stalkera. No ale to ciekawe, czy coś tutaj ustrzeli Slow. Czy ustrzeli może... Ci Marines mimo podzielenia są tak naprawdę bardzo podatni teraz na obrażenia tylko. Tak jest, no i teraz gania tą armię w ogóle po całym mainie. I teraz kolejne proby zejdą. Musi być irytujący i w tym momencie pytanie brzmi, czy Klusek dobrze na to odpowie. Klusek już nie ma co opowiadać na tą sprawę, bo... Co, mamy dwa starporty, już mamy wikinga nawet, który bez stalkerów sobie poradzi bez dwóch zdań ze wszystkimi jednostkami, które teraz ma w tej chwili Klusek. Zobaczmy, że kolejny sekunduje. Ale w tym momencie Klusek ma już potem overcharge, więc może odpowiedzieć na jakiś kolejny push, ale jak widzimy Slout dominuje w makro i no zdecydowanie, nawet patrząc na ilość supply'ów, jest 60 supply'ów, jest 40 tylko jednostek. W ogóle dla Kluska mamy 30 próbów straconych dla Kluska, bo niesamowicie tak. Jest pometany przez Slouda, przez całą grę. W sumie ma 14? Tak, 14 próbów. 15 to jest jeszcze jedno. O, patrz, może ta próba może zejdzie. Ja jeszcze nie zeszła. Ta próba jest teraz naturalna. Ta próba może być bohaterem. Chociaż... Postawił pelona z boku, szybki warp detect'u finale. Nie z tą ekonomią.
Myślę, że to już można śmiało powiedzieć, że to jest 3-0 dla Slouda. Tak, to jest w tej chwili kosek do Gorewo. No jeżeli jakimś cudem po prostu nie pójdzie na mówię w te kolosy Slout, co pewnie się nie stanie, to powinno być... O, i próba padła. Ojej. To powinno być zdecydowane, powinno być 3-0 dla Slouda. Zobaczmy, ile ma już raksów w ogóle, mój Boże. 8 raksów, 2 eBaye. Kolejna fabryka, kolejny przed cecek ląduje. 2-2 się robi. Klusek w tym momencie to jest chyba atak ostatniej szansy. Co wyprawia ten Slout ze swoim makro, to ja nie wiem, co się dzieje, naprawdę. To jest atak. Dwa kolosy, jeden centry, cztery zeloty. No to powiedziałem, że jak zobaczy armię Slouda i mamy, nie wiem, czy to widzisz, ale mamy Fusion Core. No i zdecydowanie wystarczająco dużo wikingów, żeby poradzić sobie no. Z tymi wszystkimi kolosami. O, rekal. No i miał jeszcze trochę pecha, to jakby sala wikingów poszła w ten. Bardzo szybko na to wszystkie jednostki zostały w miejscu. No ale no, ogarną sprawę. A, no zobaczmy, już mamy taki mały BM ze strony Slouda, ponieważ mamy Yamato Cannon. Czwarta baza postawiona, Krusek ledwo walczy, żeby probę robić. A Slout robi Battle Cruisery zaraz. Więc ciekawa można sytuacja. Powiedzieć, że bawi się jedzeniem w tym momencie, bo mógłby to już skończyć naprawdę dawno temu. Ale znając Slouda, Slout chyba sobie nie zdaje sprawy, jak gigantyczną ma przewagę. Pewno wie, że ma przewagę, ale chyba nie wie, jak gigantyczną ma przewagę. Więc on po prostu widzi, że nie jest harasowany, więc idzie w swoje ulubione dzikie kombinacje. Tak, do maina, ale to już w sumie... Dzieli siły i oczywiście Krusek nie ma ani trochę, żeby odpowiedzieć nawet na frontalny atak, a tak to jest. Dopiero na taki speed. No, to zdecydowanie TG. Slout po raz kolejny pokazuje, że nie na darmo został mistrzem w poprzednim sezonie i teraz niszczy po prostu Kruska doszczętnie. Doszczętnie. Aż w tym momencie... W tym momencie Krusek musi się bardzo postarać, żeby jeszcze wrócić nawet do tych serii, a co dopiero je wygrać. 3-0. Slouda dzieli od zwycięstwa jeden mecz, tak naprawdę. To jest best of 7, tak? Tak. Okej. Na jakiej mapie będzie teraz gra? Teraz będzie Dedalus Point. Okej.
Okej, okay, już zakładamy kolejną grę. Stąd już jest, myślę, że możemy zaczynać. Susek chyba bardzo ma ochotę zagrać z tymi terenami, a nieważne. Dobra, chodzą wszyscy. Jedziemy. Być może ostatni naszego finału Slot versus Klusek. 3-0 do Slota. Pokazuje naprawdę klasę. Klusek za bardzo nie wie, co się dzieje. Ale ja mam cichą nadzieję, że Klusek pokaże swój drugi pazur i przynajmniej będziemy mieli jeszcze jedno spotkanie więcej. Naprawdę. Też mam taką nadzieję. Zwłaszcza, że mapa jest moim zdaniem mocno faworyzująca Protossa, bo Oracle naprawdę dobrze się tutaj sprawdza, bo dystans między naturalem a mainem jest ogromny i ta Oracle może sobie latać w tą i we w tej, jeszcze siąść w środeczku i tak naprawdę teren musi pokonać strasznie duże odległości, jeśli nie zareaguje odpowiednio i będzie miał małej ilości Marines. Jestem ciekawy, czy Klusek z tego skorzysta. Być może, na pewno coś wykombinuje, ma jakiś plan w głowie już. Też zauważmy, że to jest mapa, która chyba ma najkrótszy dystans między naturalem a naturalem w całym map poolu. Więc to może być jakiś szybki push ze strony jednej ze stron, chociaż znając Slota tego nie zrobi. Natomiast Klusek może się przy wyniku 3-0 może się postarać o takim zostawać na taki mały push. Jednocześnie wracając do tego, co mówiłem o mapie wcześniej, Oracle działa świetnie, ale dropy nie są aż tak mocne, bo jeśli Klusek zajmie obie watchtowery, to ma tak naprawdę wizję na rogi, której potrzebuje. tak, pozdrawiamy fankę.
I jednocześnie tutaj dość, jeśli Krusek zagrałby na Blinka, to tak naprawdę miałby masę utility, żeby obronić każdego dropa, który by nadchodził do jego bazy. Właśnie się dziwiłem, czemu Slope nie lubi SCV, czy zbiera... Mówi, że rozmawia ze swoją fanką. Zbiera na jakieś double racks, a to nagle po prostu napisał, że pozdrawia fankę. My również pozdrawiamy fankę Slouda. Naprawdę jest tak, komu kibicować, prezentuje znakomity poziom, więc też mamy z niego kciuki. Aha, kolejna mała psychologiczna bitwa na fanki tym razem. Tak jest. Na ladderze to już, bo ja już bym to potraktował jako ultra cheese ze strony Tosa. Im więcej ktoś pisze, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie jakiś cheese. O. Zeń. Okej, okay. Nieważne, myślę o czym innym. Czyli znowu widzimy jak na razie dość typową grę. Reaper, Fast Expand ze strony Slouda. Tak, tym razem Maryna nie skasował. 13... Nie będziemy mieli hero proby w tym meczu. Mhm. No, padła. Slow będzie grał swoje, oczywiście. Będzie harasował Reaperem. Ale ten Reaper nie tylko służy do harasu, on jest tak naprawdę bardzo mocny, jeśli chodzi o scouting i daje naprawdę masę wizji dla terenu. Krusek ostatecznie nie decyduje się na proxy Stargate tym razem, chociaż ta mapa dużo bardziej faworyzuje ten styl grania, jeśli chodzi o Protossa. Ale widzimy jakiś mocno wychylony pylon, tutaj za chwilę może być coś ukrytego. Tak jest, chociaż chrono na Nexusie. Znaczy być może to jest pylon taki mindgame'owy, że po prostu wejdzie Reaper, zobaczy dwa pylony i już będzie się pytał, co się dzieje. No, ale ta pylona zostaje ustrzelona. Ekspansja kluska po raz kolejny. Zostaje zdenajowana. Tak, to jest mindgame'owy ten, ale akurat... Nie zostaje zobaczony na tak pewno. Jest. Slouda Slough i wszystko jest w porządku. Więc jest okej. Okay. W sumie nawet dzięki Kruskowi, bo Stalker został, wypchnął tego Reapera z tego pylona, plus propka, która szła na expo ewentualne, została też wyskautowana, czyli Slough raczej powinien się domyślić, że nic się grubego nie dzieje. Dodatkowo tuż po wejściu Reapera chrono został użyty na Nexusie, czyli nic nie jest trzymane, nie jest zachowywane, żadne chrono. Czyli tak naprawdę Slough miał pełną wizję na to, co robi Krusek. Tak, więc tutaj nie powinien żadnej reakcji, chociaż szybki Engie Bay. O, tutaj tymczasem w bazie Slouda widzimy oczywiście Command Center, tak jak było wcześniej mówione, ale nie wybrał techu w dwa baraki, tylko postanowił robić miny. Czyli możemy za chwilę widzieć jakiś drop na linię minerałów. Znowu. No tak, tak jak we wszystkich poprzednich trzech meczach. Tak? Tak kombinował. Cóż, nie. Natomiast ogólnie chyba jednak źle zareagował. Znaczy nie wiem, czy ten Engie Bay był jakby planowany, gdyż a ten Reaper znowu się dostanie. Nie wiem, czy ten Edge był planowany, chyba trochę przestraszył się tych dwóch pylonów, ale może się skapnął później na minimapie, że i kwestią tego było, że zobaczył też zdecydowanie zobaczył ekspansję, że nie staje działek, po prostu ten Edge taki był, że był. Krusek dość mocno chowa swoje budynki, to znaczy będzie, o ile Slough nie zeskanuje naturala, po prostu zwykłej bazy, a zwykle nie tam spodziewamy się budynków, tylko bardziej wysuniętych przy rampie, to tak naprawdę może przez dość długo nie mieć pojęcia, jakiego techa wybierze Krusek. Chociaż w sumie za chwilę wleci tutaj nadiwakami z minami i to zobaczę. Ale jest już, widzimy Blink. Małem Blinka. To jest ciekawe. Opóźniony Blink z dwóch baz. To może być ciekawa opcja, zwłaszcza że jest robo, więc ewentualny drop z min tutaj będzie też zgaszony bardzo szybko. Tutaj Reaper zobaczył trzy stalkery, być może to coś dla myślenia Slouda, że same stalkery bez sentry, bez zlota, to może coś tam zaświta, że może coś się dzieje. Natomiast dość teraz jest bardzo popularny Blink z dwóch baz, natomiast umówmy się, że no, na ladderze przynajmniej ja nie spotkałem się z Blinkiem z dwóch baz, tylko zawsze jest z jednej. I w tym momencie możemy zobaczyć, czy Krusek poradzi sobie, bo tak naprawdę
O, bierze dwa gazy, to dziwne. To nie jest typowe dla Blinka z Burbas. Tak naprawdę Teran wie, że Blink z Burbas się kończy, kiedy właśnie pojawiają się te dwa gazy na naturalu, ale może to po prostu zwykły mind game. Myślę, że na pewno będzie ożyn ze strony Kluska. Myślę, że on po prostu będzie taki połk, taki mały... Czyli tak naprawdę przyzwyczaił się do tych dropów, chce na nie odpowiedzieć. A, to może zostać bardzo szybko zdjęty przez te stalkery. Musi tutaj stalk uważać bardzo... Nie wiem, czy mu fokusuje stalkery. Tutaj Kluska trochę jakby się przestraszył tego dropa, wcale nie musi na dobrą sprawę. Mhm. Ale już tutaj... W ostatniej chwili Photon Overcharge na Nexusie na naturalu i broni przed tym pushem, który zszedł z frontline'u. No, my po raz pierwszy mamy jakby haras Sloda od party, który zawsze mu się udawał, nawet kończył grę. Slod natomiast widział te wszystkie gate'y, czy kliknął na budynek na Robo Bay. Jeżeli tak, to powinien być na gotowy, czyli zacząć pompować... Zastanawiam się, czy... Klusek. Aha, ale on ma na 100 minerałów, więc nieważne. Nie mamy Photon Overcharge, bo Mothership umarł i chyba Klusek. A nie, okej, okay, wytworzy się na naturalu. Znowu zadaję damage. Naprawdę Klusek nie powinien wysyłać tych jednostek prosto na śmierć, jeśli chodzi o tych Marines, bo Medivaki je na bieżąco leczą, powinien gdzieś stakować. I może pociągnąć probę. Wtedy mógłby jakoś to odeprzeć, ale wygląda na to, że znowu może okazać się, że zwykły drop ze strony Slowda skończy grę. Takie, po prostu zwykły drop, to Mothership Core znowu, jeżeli sposuje, to może znowu paść, ale nie pada. To są fokusowane z, armia Slowda, nie są fokusowane te probki, natomiast tyle ile poświęcił minerałów i w ogóle surowców. Klusek, żeby wybronić ten mały dropik, on spowodował, że jest strasznie, strasznie w plecy, bo pierwszy kolor wypada. Ale w międzyczasie wydaje mi się, że Slot troszkę przyspał i nie makrował tak naprawdę za tym i teraz nie ma jednostek. I nie wiem, czy to było aż tak bardzo niszczące dla Kluska. Mamy energię na potem overcharge, jeżeli się nie mylę. Nie, jeszcze nie mamy, jest... O, właśnie w tej chwili. W tej chwili podejrzewam, że zaraz pójdzie. Chyba, że stracił w tej chwili, stracił, nie? Może szybko? Wydaje mi się, że Klusek za bardzo boi się tych dropów Slowda, bo teraz tak naprawdę stracił mnóstwo, chociaż mógł wysłać te jednostki z na dół, żeby pomogły bronić, a zostawił je u góry, bojąc się tego dropa. I znowu Slowd wyszedł, myślę, że zadał więcej obrażeń niż powinien w czymś takim. Tak, to prawda. Zobaczmy, jakie nadwyżki ma Klusek. Klusek ma 1500 minerałów blisko. Ma tą armię Blinkstalkerów, które nie są czymś, na co można gwizdać. Jest jeden kolos. I ma też kolosa, tak. Więc na pewno jak jeżeli tutaj Slow do kolosa wyskałci i zacznie pompować wikingi. On może próbować go nawet zesnajpić, bo tak naprawdę dopiero dwa kolosy są czymś takim, czego Teran powinien się obawiać. Jeden kolos jest dość... nie jest aż tak straszny dla Terana. Mamy drop, ten kolos się jeszcze nie rusza. Czy będzie snipe na Nexusie? No, Mothership znowu umiera, nie robiąc absolutnie nic. No to cała armia stalkerów znowu, ten kolos już... Nie będzie snipe na kolosie. Kolos umiera w tym momencie. Natomiast ilość gate'ów, które ma Klusek, pozwala mu na odpłacić tego ataku. Myślę nawet, że ilość tych gate'ów jest za duża i tak naprawdę ta wysoka ilość minerałów, którą on ma w tej chwili, to jest po prostu... Przyspane makro, tak naprawdę. Dwa obserwery zdjęte. Będzie snipe na Nexusie. Nie ma jeszcze szarży na tych zlotach. Tutaj przestyniowane te jednostki, więc może być mały problem. Klusek musi uważać. Klusek musi bardzo szybko zacząć produkcję na nowo kolosów, bo tak naprawdę dalej nie ma OE i te dropy są naprawdę bardzo męczące. Tak i on jest. Dużo traci, a Slow tak naprawdę sobie stakuje te jednostki. No, stakuje sobie te jednostki, ma 116 supply do 83 kluska i mimo I ewentualnych kolosów... Dalej nie widzimy odnowionego Mothershipa, dalej nie będzie Photon Overcharge'a. Zauważmy, że w ogóle nie ma Forge'a ze strony kluska, czyli te jednostki są na 0-0, podczas gdy Slow teraz będzie o 2-1.
No to już jest śmieszność myślę, że push. W tym momencie slot zabijanek. Tak jest, właśnie w tej chwili widzimy mistrzowski push kończący grę. No i GG. I w tym momencie slot kończy serię 4-0. 4-0 nawet nie zagrożony w żadnym meczu, powiem szczerze. Mhm. Naprawdę wyśmienity mecz ze Slouda. 4-0. Pokazał, że Protoss nie jest taki imba, jak się wydaje. Przy dobrym makro, już raz to podkreślam, że Slout między meczem półfinałowym a tym zmienił makro o 400%. Nawet trochę przesadza z tym makro, ale tak jak wychodzi na niego. Naprawdę klasa Slout, brawa. Brawa do obu finalistów. Na kluska. Naprawdę ciekawe gry, chociaż odrobinkę jednostronne później. No troszkę tak. Niemniej jednak był pokaz tutaj gier, jak bronić, jak rozpraszać armię, jak dropować, jak ewentualnie bronić przed dropami. Więc bardzo, bardzo, bardzo pouczające i miejmy nadzieję, oby więcej takich spotkań w naszym pucharze. Więc dziękujemy tutaj za uwagę. Tak, dziękujemy bardzo. Tradycja się skończyła. Gratulujemy Slodowi zwycięstwo w finale. Drugi raz z rzędu jest mistrzem, obronił pas mistrzowski. Więc zapraszamy na kolejną edycję, której zapisy już ruszyły. I czekamy na kolejne spotkanie. Nie wiem, czy tym razem Slod zostanie zrzucony w stronę. No, zobaczymy. Zobaczymy, na pewno niektórzy mają na niego chrapkę, więc to się może okazać bardzo. Trudno jest wygrać, nie? Ale jeszcze trudniej się utrzymać na szczycie. Na razie to pokazuje, że na szczycie się utrzymuje. Więc jeszcze raz gratulacje, dziękujemy i do zobaczenia w kolejnej edycji. Do zobaczenia.